Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5, tryb Fortnite. Ło, co się dzisiaj będzie działo, gdyby był remake? Ej, wyobrażacie sobie, żeby był remake w trybie Fortnite? Bo w Forza Horizon 4 było na przykład Bugatti, ale gdyby był remake, wyobrażacie sobie to, jakie to by było przekozackie auto. Ale wiecie co myślę? Myślę, że i tak łatwo byłoby tym samochodem przegrać. Wiecie dlaczego? Bo on jest za szybki i łatwo byłoby się rozwalić o jakieś drzewa i przeszkody. Trudno byłoby je wyminąć. Zobaczcie, zjadę sobie tutaj na chwilę na offroadzik. Pyk, i mimo, że jest tak super szybkie, jadę, jest otwarta przestrzeń i patrzcie, co się dzieje z autem. Ja już go nie opanuję, ale gdybym grał na padzie, to by było mniej więcej podobnie, nie? Więc żeby tak naprawdę wykorzystać możliwości tego samochodu, trzeba by było jechać mega ostrożnie wbrew pozorom. Patrz, tu jedziemy i zobacz, jesteśmy cały czas w powietrzu, tu nas gdzieś wybije, tu nas gdzieś podbije i robi się poważny kłopot, no nie? Ale generalnie, jak się dobrze ustawić, to poleci. Patrz, jaka prędkość. To jest rimak offroadowy mój, taki do robienia skoków, do robienia różnych takich offroadowych rzeczy. Jest specjalnie stuningowany właśnie do tego. Zobacz, jaka rakieta. Weźmy sobie na przykład i spróbujmy pojechać. I jo, aż wbija mnie w fotel tak wirtualnie. Zobaczcie, jakie są prędkości. 300 km na godzinę po offroadzie. Jakaś przesada. Ja nie wiem, czy jakikolwiek samochód w Fordzie tak potrafi, ale to przyspieszenie i to wszystko z tym samochodem, co jest związane, robi po prostu niesamowite wrażenie, nie? Czy to wersja jakaś torowa, czy to taka offroadówka, jak ja sobie zrobiłem? O kurde. Dobra, wyszukujemy sobie mecza. Eliminator! I jedziemy! W ogóle tak swoją drogą, ten Rimac Concept 2 nazywa się Rimac Concept 2 w Fordzie, ale w rzeczywistości to już jest samochód produkcyjny i nazywa się Rimac Nevera. Nevera tak się nazywa, poszukajcie sobie w internecie, zobaczycie, że on wygląda dokładnie tak jak ten samochód. W Fordzie ten samochód ma dwa biegi. Pierwszy bieg daje nam napęd na 4 koła, natomiast drugi bieg sprawia, że samochód jest tylnonapędowy. Mimo, że w telemetrii jest napisane, że ma AWD. Jest tylnonapędowy na drugim biegu, możecie sobie to sprawdzić. I dzięki temu, znaczy pierwszy bieg jest do tego, żeby samochód zajebiście ruszał, a drugi bieg jest do tego, żeby samochód osiągał większe prędkości i żeby lepiej się prowadził, nie? Bo lepiej się wtedy prowadzi samochód, jak ma napęd na tył. O kurde, chciałem w mieście się pojawić, ale się zagadałem. No i Nevera właśnie ma tylko i wyłącznie jeden bieg. To jest taka zmiana w stosunku, taka znacząca zmiana w stosunku do Rimaca Concept 2, że Nevera już jest takim produkcyjnym samochodem, a Rimac to, jak sama nazwa wskazuje, to był tylko koncept. O, a kogo my tu mamy na samym... Kurde. Na samym starcie mamy tutaj dwóch typa, oby się nie zaczęli ze sobą ścigać, bo... Obiecuję, że się wkurzę. Musimy ich dogonić. Złać na pojedynek chociaż jednego. Kurde, oni się zaraz będą ze sobą ścigać. Nie, nie dam im, nie dam im. Gonimy. Tak, żeby się nie rozwalić. Okej, tu była hopa, okej. Dobra, jeden pojechał w inną stronę, spoko. Chyba mam szybszą furę, mam nadzieję. Gonimy. Ot, po tych wydmach. Chodź. Ej, pierwszy poziom to nie. Zobacz lepszą furę, to się pościgamy. Spróbuję złapać tego drugiego. Ale ciśnie, co on tam ma? Ej, też coś białego. Czy to będzie Garbi? Czekaj, gość się będzie miał mindfucka. To będzie Garbi. Oż ty kurde, ale te głupie kamienie tu są rozstawione. Jak one tak urosły tutaj? Jak grzyby po deszczu. Ten gości obok nie ma mindfucka, co ja robię? Czemu się nie chce ścigać z nim? A ten z kolei nie wziął dropa, pojechał w inne miejsce. No tak, nie dziwię się mu. Chociaż RS6 kiedyś to jest... O ty kurde, co jest z tymi rzeczami? Najgorsze jest to w formie, że nie widać, nie? Co jest przed tobą. Wyłania się takie za jakichś krzaków, później skała albo drzewo.
albo dom, jak w tym wypadku. Tutaj nic kompletnie nie widać. Dlatego chyba przewagę mają samochody wyższe jakieś, nie? Wyżej zawieszone, nie tylko na wybojach, ale właśnie dzięki temu też, że trochę wyżej widzisz, nie? Wyżej. Tak, tlęczy mi się język, bo tu jednocześnie próbuję się skupić, jednocześnie prowadzić furę, jednocześnie dogonić tego gościa. Dobra, ale ucieka szybko, także to będzie chyba fajny konkurent. Ładnie sobie daje radę. Go. Nie no, chyba ja mam coś szybszego, bo wydaje mi się, że go trochę podgoniłem, ale coś dziwnego jedzie, coś dziwnego. Kurde, nie no, trochę go podganiam, na pewno, czuję to. Ale ucieka, ty. On może nawet mnie nie widzi, wiecie? Patrz jak smyka. Porsche? Trzeci poziom, okej, okay. Co on zrobi? Ale mi się powarciło, tak? Coś czułem, że będzie w tę stronę. Zobaczmy mapę. Okej, autostrada, szybko. Szybko autostrada, bo tutaj też są te cholerne kamienie, na które można się naniać. Kurde, ale mi wyskoczyło! Ja pierniczę! Dobra, może wąwozem? Ej, nic nie widać za tych krzaków. Go. Uda się, będzie dobrze, mówię wam. Coś tak czuję, że będzie dobrze. Budynki, nie. Coś tam chyba dobrego stało w dropie. Okej. Okej. Nie jest źle, jestem na autostradzie. Gościu jeszcze jedzie offroadem, a tam jeszcze ma trochę kamieni i drzew do ominięcia. Także zobaczymy, co tu się stanie. Piąteczka. Czekaj, ktoś mi tu na fronta chciał wyjechać. Jakimś szybkim autem, to już był dziewiąty poziom chyba, nie? Pierniczę, skąd oni mają takie samochody? To jest początek mecza. Jak wiecie, to koniecznie napiszcie w komentarzu, jak ludzie to robią, że zbierają takie super auta. Ja chyba tym razem zacznę sobie od miasta następny drop i zobaczę, jak mi tam pójdzie. Dobra, zaryzykuję, pojadę tutaj. Kolejne te drzewa, okej. Gościu jest zaraz za mną. O kurde. Ale mnie prawie wcelował. Skubaniutki. Ty. Elegancko to zrobił, końcówę miał dobrą. Naprawdę, końcówę miał imponującą, że tak powiem. Się zgrzałem od tego pojedynku. Taki niepozorny, nie? Nie byłoby takiej spiny, gdybym się nie rozwalił o te cholerne kamienie. Wiecie co, ja sobie kamerę oddaliłem najbardziej, jak to jest możliwe. Największy kąt mam, a i tak nie było widać za tych drzew, co tam się, kurde, zaraz pojawi, nie? Dobra, tu mamy kogoś następnego. Co to może być? Piąteczka. Tu chyba tylko piątka. Jest szóstka? Jest szóstka, okej. Mamy dropix, ktoś zabiera, jedziemy do niego. Pokaż mapę, środek mapy, nie będzie wiadomo, w którą stronę jechać. Ktoś mi się zaraz chyba pojawić w tym miejscu. Gdzieś tutaj ktoś coś brał, widziałem, że coś znikało, chyba, że się dropy akurat w tym momencie zmieniły, okej. O kurczę, co tu się stało? Przed chwilą dosłownie gracze się koło mnie pojawili. Tak z dupy, nie? Tak jakby mi ich nagle doczytało, nie wiadomo jak. Koło tego dropu przejeżdżałem przed chwilą i ten gościu tutaj koło mnie nagle się pojawił. Dawaj. Dobra, i w którą stronę? Dobrze, że go zatrzymałem. O nie, jestem odwrócony w tą stronę. Dobra, na autostradę szybko. Znowu za tą górą. Znowu za tą górą jest, chyba, nie no, trochę dalej, 2-4 km, okej, muszę zerknąć zaraz na mapę, to na prostej drodze. Kurde.
kurde, piątkę chciałem. Okej, okay, dziwnie. Czyli Sypo pojedzie górką chyba, nie? Źle zrobi, ja pojadę tutaj dołkiem troszkę. Hops, hops. Tak myślę, że on źle zrobi. O cholera. Dobra, trochę lepiej zrobiłem od niego, ale niewiele. Bo się rozwaliłem. Taktykę miałem dobrą, no. Dobra, to jest tutaj. Wyschła rzeka. To dobrze. O kurde. Kurde, nie drzewo, nie drzewo. Ja już wyjechałem na drogę. Co jest? Jaki spryciarz zasrany. Dawaj, dawaj, Porsche. Nie. O, shit. Na. O, będzie ciekawy pojedynek. Zapchał mi? Let's go. O kurde, chyba trochę źle zjechałem. O nie, on jedzie dobrze. Fucking shit, to niedobrze. Nic, próbujemy. Ale go wyzwała. Dobra, mamy 3 km do celu, więc jeszcze sporo czasu do nadrobienia. Ale takiego pojedynku dawno nie było, nie? Tu mnie GPS trochę inaczej prowadził. Ach, tu jakiś dropix był. A, na szczęście słabiutki, także spokojnie. Jedziemy sobie. Jedziemy na razie za nim. Pod górkę nie ma co patrzeć na mapkę, bo tutaj trzeba cały czas gaz cisnąć do końca. Jak będziemy jechać z górki, to wtedy spojrzę na dużą mapkę i zobaczę, gdzie jechać. Okej, on jedzie na przełaj. O kurde, dobrze robi, o pierdziut. Dobra, trzeba uważać na drzewa. On już chyba wie, że trzeba uważać. O, udało się. Go. Coś tam trąbił na mnie. Dawaj. O, czuję, że siedzi mi na plecach, no. Czuję oddech jego chłodnicy. Gwizdże tam na mnie. Skubaniutki, ja mu dam. Ej, w ogóle wiecie, że jak włączycie sobie uszkodzenia symulacyjne, to w trybie Fortnite będą wasze samochody jeździły wolniej? Nie włączajcie sobie tego. Nie mówię o tych kosmetycznych, które sprawiają, że wam się na przykład szyby pękają albo coś, tylko to takie symulacyjne, gdzie wam się autentycznie niszczy samochód. O kurde! What? Niemożliwe! Przynajmniej całkiem fajne auto wygrałem. Tymi gratami pojedynki to zawsze loteria, ale przynajmniej są śmieszne, no nie? Jak w zwolnionym tempie. O, będzie hopa! Przejechałem całe miasto po to, żeby przyjechać w to miejsce i zgarnąć dropa, bo coś czuję, że on będzie fantastyczny. Szósty poziom nieźle, no, ale spodziewałem się co najmniej 9. Całe miasto przejechałem, swoją drogą, ładna panorama tutaj jest. I teoretycznie można by było wjechać na jakiś taki wyższy punkt i patrzeć, w którym miejscu w mieście jest na przykład jakiś dropix do zgarnięcia. Problem jest tylko taki, że z miasta ciężko jest wyjechać, nie? I tutaj strefa lubi się szybko skurczać, dlatego lepiej nie być tam za długo, prawda? No bo przez ścianę przecież nie przejedziesz, no nie? Ale ładnie wygląda ten stadion. Wow, ej, ta wersja PC-towa naprawdę robi różnicę, zwłaszcza jeśli przyglądamy się tym dalszym planom, gdzieś tam daleko tym obiektom, no nie? One są naprawdę dużo piękniejsze niż na Xboxie. Ja do tej pory, tak jak wam mówiłem, grałem na Xboxie od samej premiery, tylko i wyłącznie na Xboxie, dlatego że nie działała mi kierownica na PC-cie. Po prostu wersja PC-towa gry się wieszała za każdym razem, gdy podłączałem swoją kierownicę. I teraz mogę dopiero podziwiać wersję PC-tową na moim nowym komputerze od XCOM-u. Moi drodzy, koniecznie zajrzyjcie sobie w opis tego filmu, żeby sprawdzić, jak ten PC wygląda na moim teście. Tam jest linkaż do filmu. Kurde, rozbiłem się. Oh my god. O, ho! Tutaj coś jest? Coś wolnego chyba. Ach, niestety. Coś oby nie białe. I co to za pojedyny?
polepszę sobie tylko samochód, nie? Ja nie lubię takich pojazdów, jest nuda. Wy wyzywacie samochody z pierwszego poziomu, jak macie szósty na przykład? Czy nie? Z premedytacją? To i co mamy za drop? Maseratni. No bo gościu nie poddaje się, ciśnie. Nie będę się tutaj, wiesz, wygłupiał, jedziemy. Wow, ale gra dużo lepiej wygląda nocą na PC-cie. Jestem zszokowany. Kurde. Co teraz? Resetuj go. Ty. Ale zagonił mnie. A może damy mu wygrać? Wyjątkowo. Ale było, nie? Nie no, nie dajemy, co to, szalałeś? Już się ścigamy, to się ścigamy. No ale co, niewiele brakuje. I bym jego gościu porobił. Kurde. A, się rozwaliłem chyba ze dwa razy. No, przy okazji tutaj kogoś mamy. Porsche, okej. Okay. Znowu ktoś ze słabym autem chyba. Tak to wygląda. Ciekawe, gdzie mnie zrespi teraz. Na dole, okej, okay, dziwne. O Jezu, nie przejadę przez barierki. Chcę rozpędzić. Dawaj, dawaj, Porsche. O, nie lubię tego. Dobra, gonimy tamtego gościa. Czekaj, bo ktoś chyba za mną z tyłu jedzie. Poczekaj, obróć sobie kamerkę. Tak, coś tam jedzie. Pokaż mapę. O, słaby samochód, słabo jeżdżę. Na. O, nie. Co, nie chce ze mną się ścigać? Tamten się chce ścigać. Hamuje chyba. Co on robi? Jedzie na mnie. Czekaj, wyzwie mnie czy nie? Okej, okay, no to... Ty, piąty poziom, nieźle. Ole, dał! Wygra to. Dawaj, Porsche, pokaż co potrafisz. Ładnie, ładnie teraz zrobił, super. Ogromną przewagę. O kurde. Muszę dać radę, muszę. Okej, pojechał górą, to nie jest zbyt dobrze, teraz go trochę podgonię. Dzięki temu nie drzewo, nie drzewo, nie drzewo, nie drzewo, nie drzewo, nie drzewo. Okej, może być z tej strony Porsche, jak chcesz. Chciałem z drugiej ominąć na to drzewo, ale z tej też może być, byle ominąć. Tu sobie dołkiem ładnie, cyk. On już asfalcikiem. O nie! Nie! To w ostatniej chwili zauważyłem, że to drzewo jest nie do rozwalenia. Kurde! Jak on pojechał? Pojechał przez las, okej, ja nie jadę przez las. Kurde, ale chyba lepiej pojechał przez las. Fucking shit. Rozwalił się. Dawaj, dawaj, dawaj. Mamy kawałek przez las jeszcze. Gaz, 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 gaz. Rozwal się, rozwal się. Przed całą metą, błagam. Błagam. O nie pykło dzisiaj, no. Ale fajnie mi szło, podobało mi się, no. Chociaż nie było żadnego, nie no, był jeden pojedynek z tym z tym Porszakiem, co tam na mnie w pewnym momencie spadł. Zajebisty ten tryb jest, kurczę. Niech go cały czas aktualizują, no nie? Musimy napisać w końcu taką petycję, żeby cały czas zmieniali samochody, dodawali nowe rzeczy, bo my kochamy ten tryb. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Trzymajcie się, na razie. Hejas!